Zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem posiedzenia. Punkt pierwszy. Sprawy regulaminowe, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia. Punkt drugi. Petycja nauczycieli szkoły podstawowej nr 4 w Goleniowie z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagających dodatku rewalidacyjnego. Punkt trzeci. Petycja nauczycieli szkoły podstawowej nr 1 w Goleniowie z dnia 15 października 2019 roku w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagających dodatku rewalidacyjnego. Punkt czwarty. Skarga redakcji goleniu.net.pl z dnia 18 października 2019 roku na działania burmistrza gminy Goleni. Punkt 5. Skarga redakcji goleniu.net.pl z dnia 21 października 2019 roku na działania burmistrza gminy Goleniów. Punkt 6. Skarga mieszkańca gminy Goleniów z dnia 24 października 2019 roku w związku z brakiem właściwego oznakowania ulicy Kolistej oraz braku jej bieżącego zabezpieczenia i utrzymania. Punkt 7. Wniosek redakcji goleniów.net.pl z dnia 12 listopada 2019 roku. Punkt 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Punkt 9. Zakończenie posiedzenia. Stwierdzam w tym miejscu, że mamy kworum, w związku z czym posiedzenie komisji sprawy wniosków i petycji jest prawomocne. Czy ktoś z Państwa chciałby wprowadzić jakieś zmiany do proponowanego porządku posiedzenia? Nie. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Petycja nauczycieli szkoły podstawowej nr 4 w Goleniowie z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagającym dodatku rewalidacyjnego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać? Ja może zaproponuję połączenie tych obu petycji, prawda, bo są tożsame. Czyli punkt drugi i trzeci, petycja nauczycieli szkoły podstawowej nr 1 i 4 w sprawie zamiaru odebrania nauczycielom wspomagającym dodatku rehabilitacyjnego. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli mogę. Proszę. Myślę, że w tej sprawie sytuacja jest klarowna. Tutaj to stanowisko burmistrza można przesłać do tych dwóch, jako odpowiedź na te dwie petycje, ponieważ sprawa jeszcze jest w toku. Z tego, co pan burmistrz pisze, mówi o tym, że przyjął stanowisko związków tutaj działających na terenie naszej gminy, a w związku z tym, że jeden pracownik jest w Związku Zawodowego Świata w Katowicach i tam trwają negocjacje, no to no, na to nie ma tutaj wyraził wolę, że nasze związki tutaj lokalne podpisały te porozumienie, tamte nie, że ustawa wymaga no, odwrócenia w czasie, przełożenia do podjęcia tej decyzji, chociaż tutaj jeśli nasze związki zaakceptowały sprawę dodatkowego nauczyciela wspomagającego, który się o tym podpisał, no to kwestia wymaga jeszcze dalszej procedury, która jest po stronie tego związku, nazwanego umownie w Katowicach. I taką informację myślę, że jako komisja możemy przesłać stan na dzień dzisiejszy i poprosić pana burmistrza, żeby nas poinformował o finalizacji tych negocjacji ze Związkiem Katowic. Czy ktoś z Państwa chciałby dodać? To formalny wniosek? Tak. Poddaję pod głosowanie wniosek pana radnego Krzysztofa Zajko o przesłanie otrzymanej przez komisję odpowiedzi burmistrza do wiadomości podmiotom, które złożyły te obie petycje oraz o złożenie wniosku do burmistrza o poinformowanie o stanie sprawy w przypadku otrzymania odpowiedzi już od Związku Zawodowego Oświata w Katowicach. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Punkt czwarty. Skarga
redakcji Goleniów.net z dnia 18 października 2019 roku na działanie Burmistrza Gminy Goleniów. Przypomnę, że skarga dotyczy na podstawie artykułu 227, cytuję, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw, koniec cytatu, i artykułu 248 KPA w związku z artykułem 7, cytuję, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, koniec cytatu, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Redakcja goleniów.net.pl wnosi skargę na działania burmistrza gminy Goleniów w związku z brakiem udzielenia zamówienia na obsługę prawną Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz Rady Miejskiej w Goleniowie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. To jest braku zamieszczenia na stronie biuletynu informacji publicznej. A. Ogłoszenia o zamówieniu, które zawierałoby co najmniej informacje o terminie składania ofert, opis przedmiotu zamówienia, określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria oceny, a także B. Informacje o udzieleniu zamówienia. Tym samym złamania przez burmistrza gminy Goleniów zapisów prawa zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 roku w zakresie zakupu usług prawnych. Tutaj chciałabym dodać, że w dniu dzisiejszym w naszych skrzyneczkach była opinia radcy prawnego, tak? Kto z Państwa chciałby zabrać? Czy ja z tą opinią mam zapoznać Państwa? Czyli zapoznać. Opinia radcy prawnego. Zgodnie z artykułem 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1843, ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro, jak w przedmiotowej sprawie. Udzielone zamówienie nie narusza żadnych przepisów lub procedur. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli mogę. Proszę. Myślę, że tak. Z podanych dwóch umów na obsługę prawną jedna zawarta 13 lutego tego roku, a druga już szukam też z 18 tego roku, wynika, że kwoty te nie pozostają tak, jak to jest podane. 30 tysięcy euro. Tak, 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 za całe zamówienie. Za całe zamówienie. To z tym, że jest dla mnie jedno, ale to gdzieś wychodzi w granicach, jeśli euro wczoraj składałem 4,29. A to tak się nie liczy. Jest rozporządzenie ministra, które wskazuje spór projektowy i przelicza się. Okay, ale to nie jest kurs aktualny. To jest zapomniałem, jaki to jest kurs. No, ale każdego roku on, znaczy, to jest, znaczy, wydaje to, ale to nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego. Okej, ale właśnie, i to jest, ale powiedzmy tak, bo na pewno tak można. 13, tak? 19. Ale zamówienie było 18. Nie, nie pamiętam. Kiedy było? Kiedy było? Z marca 2018. 18. To trzeba do tego rozporządzenia sięgnąć, bo tak wskazuje, że kurs PEKI należy przeliczać w obliczu warty zamówienia. Tak? Znaczy podejrzewam, że teraz mam właśnie tutaj policzy, nie czekacza, tylko jest taki jeden myk i powiem, sam nie wiem, jak to liczyć, bo jeśli sama umowa nie przekracza, ale w tej umowie jest napisane, że w ramach tej umowy można wykonywać dodatkowe zadania, jeśli wysyłać przed sądem, które będzie odrębnie płacone. Jak teraz tą kwestię ująć, bo to jest jakaś, nie powiem, że przepremia, ale dodatkowa czynność w ramach tej umowy i to jest na tym etapie nie jest wyliczalne w mojej ocenie, bo jeśli tych spraw sądowych będzie gdzieś tam, nie wiem, jakie stawki nie chodzą, to czy w takim układzie nie przekroczy to tych ustawowych 30 tysięcy euro, bo w punkcie, już czytam, cytuję.
Wprowadzenie w paragrafie trzecim jest napisane, wprowadzenie przez zleceniodawcę spraw sądowych będzie dodatkowo wynagradzane i odrębnie zlecane na podstawie odrębnych umów. Nie wiem, jak tutaj jest, jak czego tak naprawdę to dotyczy, dlatego że jeśli mielibyśmy zasądzenie wniosku zastępstwa procesowego, no to zasądza się od strony przeciwnej i urząd nie ponosi tutaj w tym momencie żadnych kosztów, tak? Nie, ale to jest wtedy zasta kwota wynagrodzenia. Ale to urząd tego nie płaci, to płaci strona przegrywająca, druga strona płaci te koszty zastępstwa procesowego. Proszę? A jeśli przegra, to płaci. No to płaci, ale to urząd nie ponosi tutaj kosztów. Panie sobie, jeśli urząd udzielił zamówienia w trybie do 3000 euro, to pewnie w ogłoszeniu o umowie do 3000 euro, czyli najprawdopodobniej, nawet na pewno jest tak, ta wartość tej umowy nie może przekroczyć 30 000 euro. Jeśli przekroczy, to urząd będzie zobowiązany do umorzenia postępowania. Wtedy jakimś analizem. Dokładnie. Czyli ta umowa jest w tej chwili do 30 000 euro. One są obowiązują, jeśli będzie budżetowego. Budżetowego, dokładnie. A pan liczył całość jako... Na jaki czas ta umowa jest zawarta? Półtora roku, na wykorzystanie umowy, nie? 4.31.17 w takim kursie. To ile? 4.31.17. 4.31.17. No i 5 tysięcy średnio, bo to są dwie umowy razy 12 miesięcy, no niech będzie 60. Na co 18 miesięcy? Jest 22 miesiące, 22-27 miesiące. O, 22-21. Ale też mamy... Znaczy, to same umów nie przekracza, to mi chodzi ta kwestia tych dodatkowych tego, żeby... Są przepisy, które regulują koszty zastępstwa. Koszt koniecznie właśnie. Ale to jest mówię, to nie urząd nie ponosi, burmistrz, gmina nie ponosi kosztów. To ponosi strona, która jest stroną procesową. Przegrywa, to w tym momencie płaci radcy prawnemu, a gmina absolutnie nie ponosi żadnych kosztów w tym momencie. Czyli to jak przegrywa, to gmina ponosi. No jak gmina, to tak, to gmina, no to, ale to też radca prawny nie dostaje wtedy żadnych pieniędzy. Tak? Nie dostaje radca prawny, z którym jest zawarta umowa, tylko dostaje strona wygrywająca. Nie. No tak. Jeśli przegra, no, za napisane wprowadzenie, czy zdecydowanie spraw sądowych dodatkowo wynagradzane i odrębnie wskazane na podstawie odrębnych umów. No to jest taki zapis umowy. Cytuję umowę. Paragraf 3, punkt 2. No ale nie da się oszacować czegoś, co nie zaistniało, bo może nie być żadnej sprawy. Zakładam, że to kontroluje i tego limitu 30 tysięcy będzie pilnował. Co tak do końca nie jestem pewien, ale trzeba mieć dobrą wolę, tak? No nie, no tego burmistrz wtedy ma dyscyplinę finansów publiczne, to nie są drugi chciał się naradzać. Tylko jestem ciekawy, który urzędnik będzie. Proszę? Kto jest odpowiedzialny za to? Chyba, że sam mecenat się nie znam. To już musi być. To dobrze, ale 29 000 euro. No, 910. 19 dobrze, to nie przekroczy, trzeba wygrożyć. Najpierw radny. Znaczy... To jest normalne. Momencik, najpierw radny. Ja poproszę, to się nie tak. Okej, dziękuję. Tak? Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo ja bym złożyła wniosek, taki formalny, tak? Pozwolę sobie odczytać. Wnioskuję o uznanie skargi na działanie burmistrza gminy Doleniów w związku z brakiem udzielenia zamówienia na obsługę prawną Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz Rady Miejskiej w Goleniowie w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący, to jest braku zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej za bezzasadną. Dlaczego? Na stronie GIP-u powinny być umieszczane obowiązkowe wszystkie zamówienia, które są złożone w procedurze Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, artykuł 4, punkt 8, nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z artykułem 11, ustęp 5 Prawa Zamówień Publicznych, ja tu mam, jak chcecie Państwo, mogę przeczytać, zamawiający może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie, którego zamieszczenie w biuletynie ze względu na wartość zamówienia nie jest obowiązkowe. Załączonych do pisma pana burmistrza umów na obsługę prawną wynika, iż suma wynagrodzeń nie przekracza kwoty 30 000 euro. W związku z tym pan burmistrz nie był zobowiązany stosować przepisy prawa zamówień publicznych, w tym rozdziału 6 i ogłoszenia umów w Biuletynie Informacji Publicznej. I przy tak sformułowanej skardze uważam, że jest bezzasadna. Ja zaraz poddam pod głosowanie. Udzielę jeszcze panu głos. Bardzo proszę. Akurat tutaj z panią radną Matką się nie zgodzę. Podałem podstawę prawną,
który... Przepraszam, podałem podstawę prawną, gdzie wykazałem, że w takiej sytuacji, czy byłby ten przetarg, czy nie byłby ten przetarg, informacja powinna się pojawić na stronie BIP urzędu. I nawet jeżeli Państwo mnie uznacie, że nie miałem racji w przypadku tej kwoty, że przetarg powinien się odbyć, to mimo wszystko, wskazując na ten przepis, który wskazałem Państwu, przepis mówi jasno, że informacja na stronie urzędu w przypadku zamówienia w tej kwestii powinna się pojawić. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie wniosek pani Małgorzaty Babcia o uznanie skargi za bezzasadną. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt piąty porządku posiedzenia. Skarga redakcji goleniów.net.pl z dnia 21 października 2019 roku na działania burmistrza gminy Goleniów. Dla przypomnienia, skarga na działania burmistrza gminy Goleniów na podstawie artykułu 227, cytuję, przedmiotem skargi może być w szczególności, przepraszam, zaniedbanie lub nienależne wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Koniec cytatu. I artykuł 248 KPA w związku z artykułem 7, cytuję, organy władzy publicznej działają na podstawie granicach prawa, koniec cytatu, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Redakcja goleniów.net.pl wnosi skargę na działania burmistrza gminy Goleniów na niewykonywanie ustawowego obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na jej obszarze lub części. O wymogu publikacji mówi artykuł 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z przepisu artykułu 186a, który obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku, wynika, że zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszu najmu lokali mieszkalnych w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem wynikające z umów najmu położonych w zarządzanych przez niego budynkach w terminach według wzoru określonych w odrębnych przepisach. Nadmienić należy, że burmistrz nie wykonuje powyższego obowiązku od roku 2009. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie, tej skargi? Bardzo proszę. Pan Krzysztof. Czy zatrzymanie przez Komisję opinii prawnych wynika, że gmina ma obowiązek publikacji przekazanej jej przez radców właściwych informacji w postaci zbierania danych dotyczących czynszu. I to jest bezsporne. W odpowiedzi pana burmistrza mamy informację, że zarządcy nie dostarczyli takich informacji panu burmistrzowi. Też dla mnie to jest taki trochę słaby argument, że no nie wiem, czy mi się starał o to, czy też nie, czy były wysyłane pytania, czy w ramach własnej działalności powinien takie informacje pozyskać i umieścić je, tak jak prawo nakazuje. Tego nie ma, stąd uważam, że skarga jest zasadna w mojej ocenie. Pan, ktoś z Państwa jeszcze? A pan? Nie, prowadzę, proszę. Pytanie, czy burmistrz ma jakieś możliwości wyegzekwowania tego obowiązku, czy zobowiązek zarządców nieruchomości, który ma takie informacje przekazywać, bo jeśli takiego narzędzia tego nie ma, a rzeczywiście zarządcy nieruchomości mają to głęboki poważanie, no to kolejna rzecz,
względem temu, kto z nich takie informacje to dodaje, tak? No to już jeśli pozwolisz, to mam odpowiedź Krzysztofowi na to pytanie, czy burmistrz ma narzędzia. Artykuł, który wydrukowałam, mogę? Zależy, proszę, a ja też później już, tak? Tak, tak, tak. Proszę Państwa, więc ja też sprawdziłam, czy burmistrz ma narzędzia do tego, żeby wyegzekwować przesyłanie tych danych oraz czy są jakieś sankcje dla zarządców nieruchomości, którzy nie przekazują tych danych. I znalazłam artykuł, którego autorem jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości i pozwolę sobie przeczytać. Obowiązek przekazania danych dotyczących wysokości czynszu za mieszkania nienależące do publicznego zasobu mieszkaniowego do końca lipca danego roku. To jako informacja o tym, że jest taki obowiązek. I dalej. Ministerstwo Infrastruktury przypomina licencjonowanym zarządcom nieruchomości o zbliżającym się kolejnym terminie wykonania obowiązku wynikającego z przepisu artykułu 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dziennik Ustaw z 2004 roku, numer 261, pozycja 2603 z późniejszymi zmianami. Przepis ten nakłada obowiązek przekazania organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Oznacza to, że obowiązek dotyczy wszystkich licencjonowanych zarządców nieruchomości zarządzających wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi głównie własność osób fizycznych. Zarządca nieruchomości przekazuje dane w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem wynikające z umów najmu lokali mieszkalnych położonych w zarządzanych przez niego budynkach w terminach i według wzoru określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy lub jego części. Dziennik Ustaw nr 250, pozycja 1873. Stosownie do paragrafu drugiego wyżej wymienionego rozporządzenia dane dotyczące czynszów zarządca przekazuje za okresy półroczne danego roku kalendarzowego urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminie za pierwsze półrocze do końca lipca danego roku, za drugie półrocze do końca stycznia roku następnego. Zgodnie z artykułem 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 31, pozycja 266 z późniejszymi zmianami, gmina sporządza zestawienie danych przekazanych przez zarządców nieruchomości. Gmina może w zestawieniu wykorzystać również dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł. Gmina w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym co roku w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na jej obszarze lub części. Zestawienie danych dotyczących czynszów za półrocze danego roku, a zatem za pierwsze półrocze 2009 roku gmina może udostępnić na stronach internetowych Urzędu Gminy. Jednocześnie informujemy, że zarządca nieruchomości niewypełniający obowiązku wynikającego z artykułu 186a ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie z artykułem 188 ustęp 1 ustawy podlega odpowiedzialności zawodowej. I wniosek o ukaranie może złożyć każdy, a nikt nie ma obowiązku złożyć wniosku o ukaranie.
taka jest informacja, czyli przepis bez sankcji, jeśli zarządcy nie podają danych burmistrza. No i to jest pytanie, co ma zrobić burmistrz, jeśli zarządca nieruchomości nie podał takiej informacji? No, tutaj radca prawny mamy ogromnie rozumiem, jeżeli pan Krzysztof Zarko, bo z opinii radcy prawnego we wnioskach końcowych jest napisane, że z analizy trzech przywołanych w punkcie trzecim niniejszej opinii przepisów wynika, że gmina ma obowiązek publikacji przekazanych jej przez zarządców nieruchomości informacji w postaci zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na jej obszarze lub części po uzyskaniu ich danych od zarządców. No trudno, że publikował, jak nie ma danych od zarządców. Chcielibyśmy jeszcze dwie rzeczy tak naprawdę sprawdzić. Czy burmistrz występował do zarządców, czy zarządcy taką informację przedstawiali, tak? Bo jeśli tego nie wiemy, to tam trudno mi będzie rozstrzygnąć, czy skarżący ma rację, czy też nie ma racji, tak? Ale też nie ma przepisu, który by narzucał, że burmistrz musi występować do zarządców. No, ale w sumie mógłbym. No mógłby, ale nie można mówić, że złamał prawo, jeśli nie wystąpił, skoro nie musi. Jeśli może, a nie musi, no to nic mu nie zrobi. Nikomu nie zrobi na zawsze. Też się będę zadowolony, gdzie są przewodnicy i czy moi rozmówcy, bo nie ma, gdzie są takie dane. Tak naprawdę nie wiesz, na przykład ten błąd, to może jest przez jakieś zarządce prowadzone marzenie. Nie ma takich. To nie ma takiego obowiązku, mi się wydaje, żeby to... Znaczy, ja nie wiem, czy to się chodzi o to, kto zarządza, w jakim zakresie, czy budynek, czy mieszkaniowy, to mówimy zarządce, czy tam są jakieś przepisy, jak pięć, minimum pięć lokali wyobrażeń. Ale minimum, ale to już musi, czy, nie, czy może? Nie może być wspólnoty, no, chociaż każdy prywatnie może sobie zatrudnić zarządcę. Zobacz, ma wzrok, to jest mieszkań, 10 mieszkań, nie jest zarządcy nieruchomości, tak? No nie, tak. Dokładnie. Sprawdza, czy jest w ogóle jakiś spis, do kogo się zdradza, tak naprawdę, tak? Bogosiu, ja mam wręcz odwrotne zdanie. Po pierwsze, ja wnioskuję o uznanie skargi z 21 października 2019 roku na niewykonanie przez pana burmistrza ustawowego obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze gminy lub jej części za zasadne. Uzasadnienie. Na podstawie artykułu 4a ustęp 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego dziennik ustaw 2018 roku pozycja 1234 oraz paragraf 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określania danych, dotyczących na obszarze gminy lub jego części. Gmina jest zobowiązana do ogłaszania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego zestawienia danych za pierwszy i drugi kwartał roku poprzedniego. Przeglądając Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego w latach od 2009 roku do 2019 roku nie znajdziemy tam zestawienia danych o czynszach lokalnie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego z gminy Kolejów. Natomiast znajdziemy bez trudu zestawienia danych przekazywane systematycznie przez większość gmin. Nie mają z tym problemu takie gminy jak Banie, Łobez, Prezydent Miasta Szczecina. Wydrukowałam sobie, można się zapoznać. Gminy, które poważnie traktują nałożone na nie obowiązki i nie naruszają prawa, przypominają zarządcom lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego o obowiązku przekazywania informacji dotyczących stawek czynszów najmu poprzez ogłoszenia. Takie ogłoszenia też znajdują się w internecie, też sobie wydrukowano, by pokazać, są bardzo widoczne i czytelne, w których podają, gdzie można znaleźć odpowiedni wzór tabeli do wypełniania i w jakich terminach należy gminie złożyć informacje. Jak wynika z odpowiedzi pana burmistrza skierowanej do przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pan burmistrz od 2009 roku czeka na dane dotyczące czynszów najmu od zarządców, nie wykazując żadnej aktywności, aby pozyskać te dane. Oczywistym jest, że zestawienie może być przekazane wojewodzie po otrzymaniu danych od zarządców, o czym pan burmistrz pisze, ale oczywistym jest również, że to pan burmistrz ma narzędzia i może upomnieć łamiących prawo zarządców,
czego nie czyni. W związku z tym, że pan burmistrz narusza prawo, jak wynika z odpowiedzi na skargę, nie zamierza zaprzestać jego naruszania, wnioskuje o zlecenie przez Radę Miejską w Goleniowie przeprowadzenie przez komisję rewizyjną kontroli w zakresie naruszania przez pana burmistrza artykułu 4a ustęp 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku. Dziękuję. Ja mam wniosek inny, a mianowicie o uznanie skargi za niezasadną, albowiem żaden przepis nie zmusza burmistrza do, nie daje narzędzi do wyegzekwowania informacji od zarządców nieruchomości. Ponieważ, udzielę później panu głosu, ponieważ wniosek pani Małgosi był pierwszy, poddaję pod głosowanie najpierw wniosek pani Małgosi, później o uznaniu skargi za zasadną i skierowanie do komisji rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w zakresie objętym skargą, a następnie poddam pod głosowanie... Rada musi później zlecić, podjąć decyzję o przeprowadzeniu przez komisję rewizyjną i nie możemy takiej decyzji... Czyli Małgosia... Znaczy, może to być wniosek komisji do przewodniczącej Rady Miejskiej, a to później skierowane na posiedzenie Rady Miejskiej. Czyli Małgosiu, czy wniosek ten sformułujesz jako jeden, jako o uznaniu skargi za zasadną, tak. Następnie byś złożyła wniosek o skierowanie... No, przepraszam, to jeżeli nie można złożyć do Rady Miejskiej, a trzeba składać do przewodniczącej, to złożę wniosek do przewodniczącej. Inaczej, możemy przyjąć wniosek o przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną, ale ostateczną decyzję podejmie Rada, bo ten wniosek... Ale ja napisałam, o zlecenie przez Radę Miejską. Można pójść w kierunku, że wniosek do komisji rewizyjnej o przeprowadzenie, bo jak tak sobie w ostatniej sesji, oni są już zapchani, nie mają możliwości, o uwzględnienie tego wniosku w planie na rok 2020. To jaką propozycję na No ale żeby zlecić jakąś taką kontrolę, na którą się wnioskuje, to musi być wyrażenie zgody Rady Miejskiej. Tak. Tak. Jeżeli dodatkowo, nie objęty planem. Poza planem. Jeżeli poza planem, tak. Także taki wniosek bym prosiła. Czyli masz dwa wnioski. Tak, tak. Że skarga jest zasadna, to jest jeden. I drugi wniosek o przekazanie Radzie Miejskiej. O poproszenie Radę Miejską o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie, czy pan burmistrz narusza prawa z artykułu 4a ustęp 1 ustawy z 21 czerwca 2001 roku. Tak. Przy czym rozdzielę te dwa twoje wnioski, bo one dotyczą jakby odrębnych spraw, jedna to zasadna, niezasadna, czyli poddam najpierw pod głosowanie wniosek twój Małgosiu o uznanie skargi za zasadną. Następnie poddam, jeśli nie uzyska większości, poddam pod głosowanie mój wniosek o uznanie skargi za niezasadną, a później poddam pod głosowanie wniosek, niezależnie od tych dwóch, od wyniku tych dwóch wniosków, o przekazanie Radzie Miejskiej wniosku o podjęcie decyzji co do skierowania do Komisji Rewizyjnej Kontroli. Bardzo proszę. Szanowni Państwo Radni, złożyłem tą skargę nie dlatego, że wynika to z mojego dziecinnicy, chęci, nie wiem, do kopania panu burmistrzowi czy komuś takiemu, bo to nie o to jest. Wynika to z konkretnej sytuacji, którą przedstawił mi obywatel, a mianowicie niektóre ustawy wymagają podania tejże kwoty przy obliczaniu pewnych czynności. Mało tego, ustawy wskazują, że w danej gminie, więc w jaki sposób obywatel może skorzystać ze stosownej stawki, jeżeli takiej stawka jest w naszej gminie obliczona. Powiem konkretny przykład. Za nieuzasadnione przechowywanie, przykład, samochodu powyżej terminu gotowego do odbioru, czyli jeżeli pojazd zostawi ktoś u mechanika i zostawi
na kilka miesięcy, bo znam takiego ogranika, którego nawet 14 miesięcy pojazd stał na parkingu, gdzie on musi ten pojazd zabezpieczać, płacić za niego, za jego zabezpieczenie i dopiero ten nie może go sprzedać, nie może sobie odebrać kwoty, którą wniósł w naprawę, tylko musi czekać, aż klient odbierze. Ale w związku z tym za przetrzymywany ponad czas ma prawo naliczyć sobie opłatę. Opłata jest właśnie wyliczana według właśnie tej stawki. I co? No obywatel może skierować do Was, do gminy w takim razie skargę i żądać zapłaty za ten czas, ponieważ nie jest ustalona stawka i prawdopodobnie w sądzie wygra. Z tym, że większość tych ludzi tylko dlatego nie kieruje spraw do sądu, że to są minimalne kwoty, nieduże kwoty. Machają rękami. Niemniej to nie powinno tak być, żeby obywatele czy firmy machały rękami, tylko po prostu, żeby obywatel, który odbiera samochód, zapłacił za to, że ten, że właściciel samochodu, nie właściciel z raportu nabywczego samochodu, czy sklepu RTV, czy sklepu komputerowego, mógł selektować należną mu kwotę. Działacie, proszę Państwa, w ten sposób, jeżeli odrzucicie tę uchwałę, że jest niezgodna, bo Pan Burmistrz, mimo wynikającego obowiązku ustawowego, nie spełnił tego wymogu, to działacie na szkodę przedsiębiorców. Nie wiem, czy zdajecie, to jest, proszę Państwa, sprawa. Więc ja bym, proszę Państwa, w związku, że taka sprawa wynikła w toku prowadzonej, że tak powiem, działań dziennikarskich. Pochylił się, radził się Państwo, czy prosił Państwa o pochylenie się na tą sprawę, bo to są konkretne sprawy, które dla przedsiębiorcy tworzą konkretne straty. I tylko dlatego. Ja, proszę Państwa, widzę jedną rzecz, że jeżeli można zrobić to w innych gminach, czyli można w gminach innych ustalić stawki takie i wyznaczyć te stawki, a w naszej gminie Godenica od 10 lat nie można, to jest po prostu gmina z obywatela i zdrowych przedsiębiorców oraz usta, które wymagają obliczania czy tam nałożenia opłat zgodnie z tym wyliczeniem, które powinien przedstawić Pan Burmistrz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek Pani Małgosi o uznanie skargi za zasadną. Przypomnę, a jeśli uzyska wniosek Pani Małgosi większość, to nie będę poddawała pod głosowanie swojego wniosku. Jeśli nie uzyska większości, poddam pod głosowanie wniosek o uznaniu skargi za bezzasadną. Kto z Państwa jest za uznaniem skargi za zasadną? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek nie przeszedł. Poddaję pod głosowanie wniosek o uznaniu skargi za bezzasadną. Kto jest za tak sformułowanym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Ja poddam, słuchając tego, co Pan powiedział, mam taką sugestię też, żeby oprócz wniosku Pani Małgosi o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną, żebyśmy, jeśli się poddam pod głosowanie ten wniosek, żeby wystąpić z wnioskiem do burmistrza o występowanie w przypadku braku informacji od zarządców nieruchomości o dyscyplinowanie ich w tym zakresie, żeby składali te informacje i żeby ta informacja znajdowała się również na WIP-ie. Proszę bardzo. Taka dzisiejsza decyzja, czy za, czy przeciw, to też patrząc się z punktu widzenia wniosku złożonego przez Panią Małgosię o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną i stwierdzenie, czy burmistrz narusza prawo, czy nie, to jest tak troszeczkę przedwczesne, tak? Bo co zrobimy tak, jeżeli się okaże, że nie narusza albo narusza, tak? To jedna czy druga strona nie będzie miała racji, tak? No bo teraz nie wiemy, ostatecznie jak Komisja Rewizyjna przeprowadzi do kontroli, co stwierdzi, tak? Bo może stwierdzić rzeczywiście, że na ustawa nie wykazuje, Panie Radny, ustawa wykazuje. Przepraszam. Ja też Panu teraz nie mówię, tak? Także proszę jeszcze nie atakować tutaj. Ja tylko po prostu wypowiadam, przypominam, że mamy prawo uznać zasadną, mamy prawo zasadną. To jest taka nasza jest taka ocena na sytuacji, jeśli chodzi o prawo, o wymagania przez prawo, tak? Natomiast podejmujemy decyzję. Skoro do nas wpływają skargi i jesteśmy tą komisją,
i musimy rozpatrywać. I tak jak Pan mówi, może być za, może być przeciw. Każdy ma prawo do wypowiedzi, więc sugestii, no, Rada Miejska zadecyduje, czy taka kontrola, gdzie będzie 21 radnych, jest zasadna, nie jest zasadna, no po prostu... Ale ja będę głosował za Pani wnioskiem, żeby się odprowadzić taką kontrolę, jak najbardziej. Dla, no, jeżeli można, jeżeli są gminy, które w większości, trochę czasu to zajęło sprawdzenie w dzienniku urzędowym, ile gmin, większość gmin, chciałam się oprzeć tylko na naszym województwie, to robi i są jakieś schematy, są tabele, to moim zdaniem Pan Burmistrz narzędzia, którymi mógł się posługiwać, to może tak kolokwialnie powiem, urzędnicy, którzy po prostu mogliby wyegzekwować, a jeżeli nie wiedzą, jak to się robi, to mogą dzwonić do innych firm, które to robią sprawnie i to działa i są zadowoleni, popytać się, jak to się robi, czy to się nie robi. No jest to ustawowy obowiązek. Tu nie mówię, ja nie mówię, że trzeba karać, kary jakieś dawać czy coś, ale po prostu takim formalny, no, etyczny obowiązek, jeżeli coś jest ustawą narzucone i no, powinno być respektowane, tak? Jeżeli większość robi, no to wydaje mi się, że nasza gmina mogłaby też to robić. Mówisz, Małgosiu, o należytej staranności, nie? Tak. Mhm. Proszę. Proszę. Bezsporne jest, że taki obowiązek na burmistrzu ciąży, że mam ten wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych ogłosić w dzienniku urzędowym, to jest dla tak nieprostego. Myśmy poszli tak głębiej, idąc tam w buty pana burmistrza, że nie to ma słabe narzędzia do informacji pozyskania, ale tak jak pani Gosia mówi, są gminy Szczecin, Łobez i inne, które takie informacje pozyskują w tym samym systemie prawnym, z tymi samymi narzędziami. Czyli nie można, ale sprawa jest zasadnicza, tak albo nie, tak? Ma obowiązek. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy występował do takich zarządów, bo ja tego nie wiem. Bo jeśli pan się nie występował, nie robił tego, no to rzeczywiście zaniedbania są, tak? Ale to robił, ale nie dostawał odpowiedzi do tego. Ale w tym samym stanie prawnym inne gminy to robią. Ale Krzysztof, wyszedłeś, kiedy akurat tutaj rozmawialiśmy, nie ma sankcji. To zarządcy nieruchomości mają obowiązek podawania danych. Nie ma sankcji ani wobec... To jest tak jak z terminami w sprawach, rozkończę. Minął termin, czy ja się przewróciłem, czy też nie, do 12.24 nie zdążyłem nadać pisma procesowego, koniec, nie ma tematu. Miałem sprawę wydaną, nie zrobiłem tego, terminu, koniec sprawy. Tak samo tutaj. Jest obowiązek ustawowy, musi to zrobić. No ale jeśli nie ma co publikować, musi zrobić tak. A ustawa nie zobowiązuje go do uzyskania danych w własnym zakresie. Tak jak inni? Nie. Jest nie mamy napisane, że we własnym zakresie też. Nieprawda. Nieprawda, nie mamy, wyszedłeś Krzysztof, kiedy akurat omawialiśmy tę kwestię. Rzecz jest w tym, że nie ma burmistrza. Gmina może również zabierać również własne dane przekazywane przez właścicieli, nie ma to. Może, możesz podawać własne dane przekazywane przez właścicieli. Ale nie ma danych. I skoro inni pozyskują, to zakładam, że jednej strony jest to możliwe. Stąd jest taki, że ma obowiązek dane, które posiada. Jak nie posiada danych, to nie ma czego opublikować. Ale niemniej jednak ja się zgadzam z tym, co mówi pani Małgosia, że jest inną kwestią, czy musi, a inną kwestią, czy dokłada należytej staranności burmistrz. I tu mówimy o należytej staranności. Nie dostałem danych, zarządca nieruchomości, nie ma sankcji wobec zarządcy nieruchomości, ale ja burmistrz robię ze swojej strony. Robię ze swojej strony to, że przypominam o istniejącym obowiązku i proszę o głos. Dlatego pani w głębszym sprawdzaniu by wyszło, czy nie chciał, bo nie, czy po prostu coś robił, a nie uzyskał, czy po prostu już był tak bezsilny, że odpuścił, albo po prostu czekał, aż oni sami przyjdą i podadzą. No to jest istotne. No jeżeli większość robi, to tutaj już z czysto etycznej staranności, z porządności powinno być też zrobione. Czyli wniosek, Małgosiu,
jest o to, by rada, rada skierowała do komisji rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w zakresie, czy od 2009 roku burmistrz uzyskiwał informacje od zarządców nieruchomości nie będących w zasobie mieszkaniowym gminy, czy występował o te nieruchomości, o te dane i czy publikował. Tak, w takim zakresie. My możemy w uzasadnieniu skargi też poruszyć ten wątek właśnie dołożenia danych tej starności przez burmistrza, że wprawdzie możemy uznać, że skoro bez mnienia takiej informacji, to trudno, żeby wykonać obowiązek, który nie mógł nam poprzez brak informacji, tylko pytanie, czy burmistrz dołoży na tej starności, rzeczywiście starał się pozyskać te informacje, by móc je opublikować. Tak, tak, jeżeli nie zrobił, może zacznie robić, tak? Dobra. Czyli pierwszy wniosek. Panie Krzysiu. Proszę Państwa, oddaję pod głosowanie wniosek pani Małgosi. Tak jak powtórzyłam, kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poddam pod głosowanie drugi wniosek, bo to dotyczy wstecz, okresu wstecz. Wniosek na dziś i na przyszłość skierowany do pana burmistrza o podjęcie działań do pozyskania informacji na temat czy wysokości czynszu blokowego systematycznego w przepisach wynikających, w terminach wynikających z przepisów podejmowania działań do uzyskania informacji od zarządców nieruchomości nie będących w zasobie mieszkaniowym gminy. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Cztery osoby. Nie, nie, nie. Pięć? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciw? Proszę wszystko. Tak? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu szóstego. Stawka mieszkańca gminy Goleniów z dnia 24 października 2019 roku w związku z brakiem właściwego oznakowania ulicy Kolistej oraz braku jej bieżącego zabezpieczenia i utrzymania. Zapoznam Państwa. Skarga z dnia, niniejszym składam skargę na brak właściwego oznakowania ulicy Kolistej oraz braku bieżącego zabezpieczenia i utrzymania tejże w podstawowym zakresie polegającym na wykonywaniu robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, mających wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej skargi? To powiem takim ulicą, gminie Goleniów jest dziesiątki. Dziesiątki tych ulic. Czyli krótko mówiąc, burmistrz nie wykonuje takiego obowiązku w stosunku do, nie wiem, 30, 40, może nawet 100 ulic. Dokładnie tak to samo. Niemniej ciąży obowiązek. Cały czas mówimy, panie Krzysiu, o obowiązkach. Ja powiem tak, czytałem taki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący właśnie podobnej sprawy, że mieszkaniec gminy domagał się wybudowania czy też zapewnienia bezpieczeństwa na takiej drodze i tak dalej, i tak dalej. Burmistrz rzeczywiście odpowiedź zawsze jest taka, że burmistrz w miarę możliwości posiadanych środków będzie to robił, ale skoro nie ma posiadanych środków, no to robił tego nie będzie. I tutaj sąd NSA wypowiedział się w ten sposób, że niestety burmistrz ma rację. Jeżeli ma możliwości finansowe, a tego nie robi, to tak, a jeżeli nie ma, no to tego nie robi. Nie można w żaden sposób przymusić do burmistrza do tego, żeby czy tego czy innego burmistrza, żeby to zrobił. Tak. To tak to wygląda. I my możemy się domagać, bo wiem, że wiele osób się tego domagało. Nie ma dojazdu do działki, proszę, bo to jest droga popisza, proszę mi to zrobić. No to dostaję odpowiedź, nie mamy, bo w środku nie możemy zrobić. W tym roku nie przewidujemy, tak? Bo mamy wiele nic nie zadać. To nic nie było robione. Proszę. Gdyby nie pisali, to by nie było. Nie, no dobrze, że piszą, bo mają rację. Ja jestem za tym, że wszystkie drogi. Mamy XXI wiek, jesteśmy ponoć w Unii Europejskiej, a mamy drogi, jakie mamy. Tak jak myśmy się nie wiedzieli, tak? Zapraszam na Ukrainę. Dlatego nie chcę przyjść do Unii Europejskiej. Ja bym chciała powiedzieć, że my jako zespół do spraw rozwoju obszarów wiejskich jeździliśmy też po wioskach
I ta droga, Państwo dostali zdjęcia, ale ja mogę puścić jeszcze kolorowe. I ta droga to jest w świetnym stanie, porównując dziesiątki innych dróg. Ale przepraszam, zespół, który jest nieumniejszaniem drogi, nie odpowiada za stan drogi. To jest, może być organem obotnicznym, się tak również uzna. I nie można się zasłaniać tym, że ta droga została wykonana przez szanowny zespół Komisji Budżetu i Gospodarki. To jest inny organ, tak? Mówię o tym, czy skarga jest zasadna, czy nie, patrząc na drogi, jakie mamy w gminie i na oczekiwania mieszkańca, który mieszka, mamy do pani oczekiwania mieszkańca posesji przy tej drodze. Nie wiem, Andrzej, czy ty chciałbyś zabrać głos też na podstawie objazdów, bo... Znaczy, jeśli mogę, no ta droga, tak jak tu pani wicemas wspomniała, nie była najgorsza, nazwijmy to tak. Kilkanaście, bym tu nawet wskazał, kilkadziesiąt dróg w gorszym stanie, które zresztą wskazaliśmy, tak. Mieliśmy materiał posiłkowy od sołtysów, którzy oni też wskazywali, która u nich w Sołecku droga jest w pierwszej kolejności, uważają, bo to były organizowane zebrania miejskie. To nie jest tak, że pani sołtys zorganizowała, bo wystąpiliśmy z pismem do państwa sołtysów, żeby zorganizowali zebrania miejskie, by mieszkańcy się wypowiedzieli, tak, które według nich drogi w danej miejscowości są dla nich, że tak powiem, w pierwszej kolejności do modernizacji. No tak to trzeba należy nazwać, tak? To chodzi o technologię wypiądą, ale też nie tylko. I pani sołtys nie wskazała tej drogi jako najpilniejszej, najważniejszej, wskazała kilka innych, w czasie, żeby tam gdzieś do środku. Pani sołtys na podstawie zebrania, czyli mieszkańców Różycy. Ale to jest wcale nie tak. Jest tak napisane, że pani sołtys drogę odbywała niejako najważniejszą, czyli cała sprawa tego spada na pani sołtys, z czym się nie zgadzam. Nie, ja absolutnie nie. Ale tak z treści tego pisma, tak to jest napisane. To nie to. Tak czy siak, to co mówił Krzysiu wcześniej, burmistrz odpowiada za wszystkie drogi i lampy. I tak nie można opisać. I ja powiem jako anegdotę. Kiedy byliśmy w park, jeden z nowych firm na parku, notabene w Różycy się budował, mówię, przychodź do mnie, panie burmistrzu, kiedy tam w końcu tą drogę zrobicie. Ja mówię, panie dyrektorze, ja tego nie dożyję. Dzisiaj żyję, drogi dalej nie mam. Zostało, prawda? No. Proszę bardzo. Tylko, że to jest droga gruntowa. My zresztą próbujemy w swoich wnioskach wskazywać te drogi, które należy wybudować w ogóle w innej technologii. Tak, droga gruntowa, bo to nie oszukujmy się, to wystarczy 3-4 miesiące i poprzez jakieś ciężkie sprzęty, to chyba na Teśnicą tam zostały wskazane. Może to w ciągu tam tygodnia, może zostać zniszczona wszczętnie, tak? No i tu też powinniśmy się tę kwestię wyjaśnić poza sami państwowymi, jakie tam ruchy tych aut, tych ciężkich się odbywają. Też należałoby się udać do leśnictwa, żeby też partycypowali się też w kosztach naprawy tej drogi. To nie wiemy na dzień dzisiejszy, jak ta droga jest w takim stanie, mamy taką pogodę, jaką mamy. Podejrzewam, że degradacja tej drogi postępuje, tak? Skupmy się na tym skarbie. Jeszcze tak wspomnę, jeżeli wszyscy by złożyli skargi na te drogi gruntowe, to wszyscy mają rację, tak? Natomiast chcę nadmienić jedną rzecz, że konsekwencją jest to, że każdy rok, od iluś lat, co roku mamy w budżecie gminy jakieś pieniądze na modernizację tych dróg i tych dróg jest coraz mniej. Tak? Także jest postęp, są drogi, które są z dróg gruntowych, także są technologii utwardzane i w każdym budżecie, więc nie można stwierdzić, że człowiek zaniechał, że tak powiem, to bardzo. Tak jest moje zdanie. Jeśli mógłbym coś powiedzieć odnośnie tej drogi i pierwszego, można powiedzieć, podpunktu tej skargi oraz drugiego. Co do samej drogi, no moim zdaniem, tak, burmistrz odpowiada za drogi wiejskie, w całej gminie, tak? Ale tak jak wcześniej tutaj Państwo powiedzieli, no ta droga nie jest w najgorszym stanie, no i też do roku 2019 nie było żadnego wniosku dotyczącego naprawy tej drogi, tak?
Jeśli chodzi o ciężki sprzęt, który tam jeździ, to tak na zdjęciu mamy ten ciężki sprzęt, ale z tego co się dowiedziałem od właściciela firmy, który po drugiej stronie, naprzeciwko tej drogi kolistej ma swoją bazę, można powiedzieć, no to oni tam gdzieś 3-4 razy do roku, jak muszą, to tą drogą jadą i dojeżdżają do lasu, tak? Bo po prostu muszą jakoś do tego lasu dojechać, tak? Też no, moim zdaniem mam nadzieję, że znak ograniczający tonaż na tej drodze nie powstanie, a to dlatego, że może dojść do takiej sytuacji, że na każdej drodze, która odchodzi od głównej, ktoś się wybuduje, komuś będzie przeszkadzało, że będzie jechał jakiś ciągnik z jakimś ładunkiem, jakiś ciężki sprzęt. I jak rolnik będzie chciał wjechać w pole, to będzie musiał jechać 5 km, żeby wyjechać z wioski i wjechać na to pole. I tak samo, żeby dostać się do lasu, tak? Bo to jest problem wielu wsi, że okazuje się, że w momencie, kiedy osoby budują domy tak sypialnie, jakby stają się to wsie pod miejskimi sypialniami, to osobom tym, i to samo mogę powiedzieć o Podańsku, zaczynają przeszkadzać ciągniki, które jadą, a przecież te ciągniki jeździły zawsze. Że przewożą... Nie zawsze, I tutaj to nawet chyba gdzieś było napisane, że rząd zamierza, tak? To rząd mówił o informacjach, że powinno się informować miejskie osoby, które chcą się przeprowadzać na wsi, o tym, czym jest wieś i jakie warunki tam panują. To są ci, co mówią, że jest to się bierze mleko z Biedronki, tak? No mój wniosek jest taki, który chcę poddać pod głosowanie, spytam oczywiście, czy mają Państwo inny wniosek o uznaniu skargi za niezasadną w zakresie objętym tą skargą. Powiem szczerze, mam mieszane uczucia, bo tak, z jednej strony jest obowiązek niewątpliwie, z drugiej strony, żeby taki obowiązek móc wykonać, to trzeba powiedzmy mieć odpowiednio... Pieniądze. Tak, no, trzeba mieć pieniądze, krótko mówiąc. Oczywiście pieniądze w budżecie są, wykonuje się jakieś tam zadanie inwestycyjne, budowę różnych miejscach, różnych dróg. No mamy przykład, teraz mamy ulicy Metalowej, gdzie mieszkańcy się mocno zaangażowali o to, żeby tam wydać 12 milionów na przebudowę, modernizację czy budowę tej drogi. No to proszę im powiedzieć teraz, słuchajcie, nie będziemy budować ulicy Metalowej, bo jest ulica Kolista, nie wiem, jakaś tam taka, jeszcze jedna i tak dalej. Co się wtedy zrobić? Też no. Burmistrz nie wykonuje swojego obowiązku. Bardzo tak? Proszę. Ale tutaj też mamy kwestię taką, żeby był powiedzieć złożony wniosek, że ta droga jest wystawiona z nikogo. To jest od razu ten wpis. Jeszcze jakaś informacja, od razu skarga. Tak? Jeżeli byłby wniosek, to przecież nie wykonamy, że zostały skierowane jakieś. Ale to są może ktoś poszedł do głowy i taki wniosek, że zostanie skierowany do projektu budżetu, już nic już nie ma czasu pisać. Skarga dotyczy też wielu różnych elementów, że na przykład znak ograniczający tonaż. A już wiemy, że na wsi nie każdy będzie się z tym zgadzał, że był ograniczony tonaż pojazdów, albowiem pozostali mieszkańcy tej miejscowości będą mieli problem z wykonywaniem swoich czynności, które od dziesiątków lat robili, a więc wyjazdem na pole własne. Słuchajcie, znak Bożego na ustawę, to tak będzie trudno. No nie, nawet nie o to chodzi. Tak będą nic tego dojedzie. Znaczy, no tak, będą jeździć, ale zrobić zdjęcie, jak wjeżdża ciężki sprzęt, to taki jakiś mandat później może być. Także, a znając życie i ludzi, to jak się wprowadzą na następnej ulicy, czy na Złotej, czy na jakiejś tam innej, to zobaczą, że na jednej ulicy powstał znak ograniczający, to oni powiedzą, jak tam jeżdżą, no to czemu mają sobie u nas jeździć, tak? To za dużo było jeździć, tam ten kolejny znak powstał. No, trzecią tak dalej. Dokładnie. Ja bym chciała dłużej wniosek. Bardzo proszę. Wniosek dotyczy skargi z 24 października 2019 roku na brak właściwego oznakowania ulicy Kolistej oraz brak bieżącego zabezpieczenia i utrzymania tejże w podstawowym zakresie polegającym na wykonaniu robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych, zabezpieczających, mających wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia. Ja sobie tą skargę podzieliłam na trzy części.
Pierwsza dotyczy stanu technicznego ulicy Kolistej, co należy do właściwości gminy. Druga, nieprawidłowego oznakowania ulicy do właściwości policji. I trzecie, niewłaściwej lokalizacji przystanku autobusowego do właściwości powiatu. Rozstrzygnięcie skargi w części pierwszej dotyczącej stanu technicznego drogi mającej wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia należy do właściwości gminy i składam wniosek o uznanie skargi w tej części za zasadną. Skarżący do skargi załączył zdjęcia z ulicy, z których jednoznacznie wynika, że jest ona w złym stanie technicznym. Pan burmistrz w odpowiedzi na skargę oświadcza, że stan drogi jest dostateczny, powołując się na opinię pani sołtys, wizję lokalną i dołączoną do skargi dokumentację fotograficzną. Dla mnie załączone zdjęcia temu zaprzeczają. Zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zarządca drogi, którym jest gmina, odpowiada za utrzymywanie nawierzchni, chodników drogowych, obiektów, urządzeń zabezpieczających ruch, za przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. Pan burmistrz nie wywiązał się z wyżej wymienionych obowiązków. Ocenę stanu technicznego drogi pan burmistrz powinien powierzyć specjaliście z zakresu drogownictwa, nie wiem, czy dobre słowo użyłam, a nie pani sołtys. Skarżący ma rację, że w tym stanie technicznym droga stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia. W związku z powyższym skarga jest zasadna. Odnośnie części drugiej i trzeciej skargi pan burmistrz zamierza wystosować pisma do policji i do powiatu celem poprawy bezpieczeństwa w obszarze ulicy Kolistej i Kolejowskiej w Różycy. W związku z tym skarga w tych częściach powinna zostać przekazana do właściwości, do rozpatrzenia według właściwości, bo w odpowiedzi pana burmistrza jest, że skierowane będzie pismo do policji i do powiatu jako do osób podobnych. No, o opinię, a nie rozpatrzenie skargi. O opinię. O zakładanie. No ale opinię. Żeby te organy wyraziły opinię, bo one właścicielem drogi jest jednak gmina. Nie. Zarządca, no, gmina. Zarządca drogi powiat. Nie. No to mówię o przystanku. O przystanku. Ale o znakach ograniczających prędkość czy tam tonaż. To właścicielem drogi jest gmina, która ustawia znaki na podstawie opinii policji. Tak. Czyli nie można odesłać w tym zakresie do policji. No dobrze, no to o... Ulica Kolejowska jest w drodze powiatowej. Tak, Kolejowska, tak. Ale to chodzi o Kolejowską. Ale to jest Kolista z Kolejowską. Na Kolejowskiej jest przystanek, na Kolistej skarżący chce, żeby było ograniczenie tonażu oraz ślepą. Kolejowska jest, przystanek jest na Kolejowskiej, więc to jest właściwość powiatu. Tylko przystanek do rozpatrzenia. A jeżeli, no dobrze, no to w przypadku pójdzie pismo do policji, policja wyda swoją opinię. Gdzie jest napisane, że poszło? Znaczy, to nie, tego nie ma. Jest napisane, że będzie skierowane, tak? Już 8 listopada jest napisane, że będzie skierowane. Jak poszło, to bardzo dobrze. No to będzie jakieś rozstrzygnięcie. No to może w takim razie, może byśmy, jeśli chodzi o część trzecią, czyli przystanek, przesłali według właściwości do powiatu goleniowskiego. A jeśli chodzi, mówimy o wniosku. A jeśli chodzi o pozostałe dwa punkty, no to może wstrzymamy się do czasu uzyskania opinii policji i wtedy powiadomienie skarżącego, że ze względu na brak informacji z policji, informacji zwrotnej, rozpatrzenie skargi zostanie przedłużone do czasu otrzymania tej opinii. No bo... Zależy jak podchodzimy, że ta skarga dzieli się na trzy tak jakby elementy, no to teoretycznie pierwszy podpunkt możemy wnioskować, prawda?
No, w moim zdaniem powinna być skarga. Te dwa pierwsze punkty, które rozpatrujemy my, a nie mamy pełnej informacji, opinii policji, no to przedwcześnie, żebyśmy rozpatrywali te dwa pierwsze punkty. Znaczy, a będziemy razem rozpatrywać, czy zasady, czy nie zasady, brak znaków oraz to, w jakim stanie jest rada? No jedna skarga. Jedna skarga, więc zdaniem moim powinniśmy poinformować o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia do czasu uzyskania skarżącego, tak? Tak, skarżącego do czasu uzyskania opinii policji, a w części tej dotyczącej przystanku na drodze powiatowej odesłać skargę do powiatu rolnickiego. Czyli na to, które zostanie bez rozpatrzenia. Jeszcze dokładnie. Dobrze. Czyli Ty, Małgosiu, chcesz postawić wniosek, czy ja mam postawić? O, powiem. Że składam wniosek o przekazanie skargi w części dotyczącej przystanku autobusowego do powiatu, tak? Jako właściwego przynależności, tak? Do rozpatrzenia. I poczekaj, Małgosia, przegłosuję, tak? Ten wniosek. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem o przekazaniu, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie powinniśmy wystąpić po prostu do tych organów, o których mówimy, nie wiem, pozyskanie informacji, opinii, ocenę co do przystanku, znaków i tak dalej, i dopiero podjąć później, pozyskać informacji, decyzję o tym, czy skarga jest zasadna, czy też nie. Prosimy, co przekażemy skargę, co powiat ma rozpatrywać skargę, czy to ma być przystanek, czy nie? O przeniesienie przystanku, bo tam wniosku jest skarżąco o przeniesienie przystanku. No mówi, no bo powiedzmy uznamy zasadną, bo jak Rada Miejska podejmując uchwałę, przekaże stanowisko do burmistrza, burmistrz wystąpi, no ale to pytanie może nie czekać i czekać teraz. Dla skarżącego jest lepiej, jeśli ta część, która nie leży w kompetencjach Rady Miejskiej, będzie rozpatrzona przez właściwy organ. I to nad czym głosowaliśmy, hasło przystanek na drodze powiatowej. Natomiast w przypadku pozostałych tych dwóch pierwszych punktów, czyli utrzymanie drogi i postawienie znaków ograniczających tonaż, to możemy my jako komisja nie możemy do policji. Czyli musimy wniosek do burmistrza, żeby w terminie, nie wiem, 7 dni, 5 dni wystąpił do policji o opinię w zakresie objętym drugim punktem skargi. No i wstrzymujemy się do rozpatrzenia skargi po uzyskaniu opinii od policji. Tak, wystąpimy opinię do powiatu odnośnie tego przystanku, to będziemy czekać i czekać. Już mieliśmy taką jedną skargę z opinią powiatu, to czekaliśmy i się nie doczekaliśmy. Nie, to powiatu o rozpatrzenie skargi w zakresie przystanku, nie? Czyli co? Tą część dotyczącą przystanku mamy o przekazaniu według właściwości do powiatu, a jeśli chodzi o punkt pierwszy i drugi skargi, to komisja wnosi do burmistrza o wystąpienie w terminie 7 dni do policji o wyrażenie opinii w zakresie punktu drugiego skargi. Nieprawidłowego oznakowania, tak? Tak. I powiadomienie skarżącego o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia, tak? W związku z tym skarga pozostaje w tych dwóch częściach bez rozpatrzenia. Dokładnie. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Kto jest przeciw? Za. Kto się wstrzymał? Przy dwóch wstrzymujących. Dziękuję bardzo. I wniosek redakcji, punkt 7 porządku. Wniosek redakcji goleniów.net.pl z dnia 12 listopada 2019 roku. Redakcja wnosi o rozpatrzenie przez Radę Miejską w Goleniowie dogłębne wyjaśnienie. Punkt 1. Brak publikacji na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie petycji, która wpłynęła do urzędu 29 sierpnia 2019 roku oraz odpowiedzi na petycję. Punkt 2.
zezwoleniowy, ten błąd, znak zapytania, dotyczy pism wpływających do Rady Miejskiej od pracownika samorządowego o inicjałach MK przygotowywanych w Wydziale WGG. Punkt trzeci. Wyjaśnienia przez Radę Miejską stopnia realizacji zadania budowa ulicy Metalowej w Goleniowie, braku wykazania tej inwestycji w wieloletnim programie finansowym, braku informowania Rady o stopniu zaawansowania prac dotyczących wskazanego zadania. Ja mam tutaj tylko propozycję, byśmy zabierali głos, ewentualne wnioski składali po kolei do każdego punktu, a nie łącznie. Czyli w przypadku punktu pierwszego, braku publikacji na stronie WIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie petycji, która wpłynęła do Urzędu 29 sierpnia 2019 roku oraz odpowiedzi na petycję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Coś mogę Proszę. Chcę zapytać Pana Burmistrza, dlaczego się taka informacja nie ukazała. Wniosek formalny. Zgadzam się. Wystąpienie, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czyli poddaję pod głosowanie wniosek pana radnego Krzysztofa Zajko o wystąpienie do burmistrza, żeby ustosunkował się do punktu pierwszego wniosku z 12 listopada 2019 roku. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt drugi. Notorycznego używania przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie zwrotu burmistrz gminy i miasta w Goleniowie. Ten błąd dotyczy pism wpływających do Rady Miejskiej od pracownika samorządowego o inicjałach MK przygotowywanych w Wydziale WGG. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. I podobne stanowisko, żeby Pan Burmistrz wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje, bo pracownicy są jemu podlegli i on ma tutaj wiedzę w tej materii. No ale też my nie jesteśmy od rozliczania pracowników podległych burmistrzowi, to jest... Wniosek o przekazanie wniosku do burmistrza. Tak? Może się źle wysłuchać. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem o przekazaniu wniosku w punkcie drugim do burmistrza według właściwości? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I punkt trzeci. Wyjaśnienia przez Radę Miejską stopnia realizacji zadania budowa ulicy Metalowej w Goleniowie, braku wykazania tej inwestycji w wieloletnim programie finansowym, braku informowania Rady o stopniu zaawansowania prac dotyczących wskazanego zadania. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja mam jeszcze déjà vu. Bo nie wiem, jak Rada Miejska ma z zespołem kolegialnym i jak mam to wyjaśnić. No. Obarczyć Panią Przewodniczącą pytanie kierowania do Rady Miejskiej. Naprawdę nie wiem. Ja też przyznaję, że dla mnie to jest pewne kuriozum, wniosek, w którym jest, że brak informowania Rady o stopniu zaawansowania prac dotyczących wskazanego zadania, jakby Rada nie miała możliwości prawnych, kompetencji do tego, by sama zadać pytanie takie burmistrzowi, żeby poinformował o stopniu zaawansowania prac dotyczących wskazanego zadania. Więc ja też nie przyznaję, że niejasny jest dla mnie ten wniosek. Może zwróćmy się do autora wniosku o doprecyzowanie. Zechce Pan odnieść się do tego trzeciego punktu wniosku? Dla mnie jest sprawa jasna, jeżeli dla Państwa nie jest to jasne, to ja pytam się. Jeżeli Rada podejmuje decyzję odnośnie finansowań, odnośnie planów gospodarczych, czy planów wieloletnich, inwestycyjnych, to jak wynika ze skargi, możecie Państwo sobie skojarzyć, o co mi chodzi. Czy to jest jasne? Jak może być coś realizowane, czego nie ma planu?
Ale do czego pan zmierza? Do tego zmierzam, że rada powinna zapytać się, moim zdaniem, pana burmistrza, dlaczego coś jest zrealizowane, skoro to nie jest podjęte uchwała rady. Czy to jest takie trudne? Czyli składa pan skargę na radę, że nie zadała pytanie burmistrza? Nie, nie, to jest nie radę. Nie radę. Czytając literalnie, to właśnie gdzie jest problem. No to wyjaśnienia przez radę miejską stopnia realizacji zadania budowy cmentarowej Kolejnego. Przecinek. Braku wygadania tej inwestycji w wieloletnim programie finansowym. Przecinek. Braku informowania Rady o stopniu zaawansowania prac dotyczących wskazania zadania. Proszę bardzo. Kilka różnych takich... Tak, raz, że w planie wieloletnim nie ma tej inwestycji. Czyli Rada nie wie o tej inwestycji. Skąd środki? Jeżeli już jest realizowane coś, to Rada chyba powinna wiedzieć, na jakim stopniu jest to, na jakim fazie jest to realizacja. Ale czy to znaczy, że stawia pan zarzut Radzie, że nie wie, bo my nie rozumiemy tego? Rada powinna zapytać, moim zdaniem, pana burmistrza o wyjaśnienie związane z tym, o wyjaśnienie przez pana burmistrza tej sytuacji. Skoro nie jest wniesione, skoro Rada nie podjęła decyzji, skoro nie wie Rada o inwestycji, to coś jest chyba w tym nie tak. Czy ja dobrze rozumiem, że panu zależy, że pan chce wystąpić jako osoba, która no nawet nie, że reprezentuje Radę, ale uważa, że Rada nie ma kompetencji, czy nie ma... Absolutnie, to właśnie Rada ma kompetencje ku temu, żeby wyjaśnić mi w zadanym pytaniu sprawę. Proste. Rada jest od tego, żeby rozliczać pana burmistrza z wykonywanych zadań, z planowania, z inwestycji, a nie ja. Dlatego wnoszę do Rady taką, ani inny wniosek z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Jak można wiedzieć coś, co w tej chwili nie jest w ogóle realizowane, a ma być realizowane? Znaczy, to dla mnie troszkę inne jest to, że pismo spłynęło 13, a my 15 dowiedzieliśmy się, że to jest w budżecie. Nie jest w projekcie, bo to jest w projekcie. Tak, w projekcie. Czy będzie chyba oficjalnie, formalnie zaistniał w projekcie budżetu? 15. Ja uważam, że tak sformułowany wniosek dla mnie jest takim kuriozum, jakby Rada była bezwolna, bezradna, nie umiała zadać pytania. Ja nie pytam się rad, ja nie zarzucam niczego raczej, wręcz odwrotnie. Musiała się pojawić osoba, która zastąpi pytanie niewypowiedziane przez Radę i zada to pytanie, tylko też nie wiem, komu to pytanie jest zadane. Radzie? No zadajemy panu pytanie, by był pan uprzejmy i wyjaśnił. Powtarzam jeszcze, czy to takie ciężkie do zrozumienia. Jedyną instytucją, która jest w stanie kontrolować przez w naszej gminie pana burmistrza i jego działanie jest kto? Rada. To do kogo mam się zwrócić w tej sprawie, żeby mi wyjaśnił sytuację, za wnioski, żeby mi odpowiedział na pytania zadane w tym moim wniosku? No, według mnie radni wiedzą, czy każdy z radnych ma taką kompetencję, żeby w formie wniosku, zapytania, interpelacji takie pytania zadać burmistrzowi. Do tego ma też kompetencje cała Rada, żeby zobowiązać burmistrza do przedłożenia pełnych informacji na temat tu objętym tym wnioskiem, czyli ulicy Metalowej. Panie przewodniczący, czy ja zarzucam cokolwiek Radzie? Nie, ja nie zarzucam Radzie, a tym bardziej nie kompetencji. Proszę mi tu wziąć pod uwagę, że nie zarzucam jej kompetencji. Ja po prostu złożę wniosek o wyjaśnienie tej sytuacji. Stawia zarzut burmistrzowi, to jest oczywiste, że burmistrz nie informuje Radę, a powinien informować, tak? Dokładnie tak. No dobrze, ale patrząc formalnie, wchodzimy trochę w kalosze pana burmistrza. Wyjaśnienia przez Radę Miejską w stopniu realizacji zadania budowy cmentarowej. Póki co w budżecie takiej pozycji nie ma. Nie ma. Znaczy jest w projekcie, tak? Nie było. Mówię a panu burmistrzu, to jeśli nie ma tego w budżecie, nie ma stopnia realizacji. To jest pierwszy akar. Drugi, brak rozwiązania tej inwestycji w wieloletnim programie finansowym. Nie ma w budżecie, nie ma w programie finansowym, nie ma tej
tej inwestycji jest jako inwestycja medialna póki co. Braku informowania Rady o stopniu zaznania wad leżących na zaskoczeniu. Jeśli tego zdania nie ma w budżecie, no to nie ma stopnia zaawansowania. Dlatego ja to podnoszę, bo nie bardzo rozumiem, jak tutaj panowie odpowiedzieć stosunkowo. Bo temat dopiero zaistniał w projekcie budżetu. Tak? I jeśli przejdzie, będzie musiał być wielki problem finansowy. Tak? I wtedy można mówić o realizacji. A to, że się mówiło już od 2-3 lat na ten temat, no to były rozmowy dotyczące ewentualnej realizacji tego zadania. Jej fizycznie na dzień dzisiejszy nie ma. Tego tematu na dzień dzisiejszy w dokumentach urzędu nie ma. Panie Burmistrzu, przecież pan wie, że jak się robi jakiekolwiek inwestycje, no tak. To musi się pojawić ta inwestycja w planie. No ale nie ma w planie, nie ma no, budżecie. To dlaczego to się pojawić na przykład jako projekt budżetowy? Presja społeczna spowodowała, że burmistrz powiedział, że budżet trzeba wpisać. To w ogóle nie jest trudno nawet wyjaśniać, nawet gdyby, to trudno wyjaśniać Radzie Miejskiej coś, czego jeszcze do tej pory nie było realizowane. No po prostu, a co będzie, tak? No więc co mam za coś mówić? No burmistrz nas ośmieszy po prostu, zada nam taki po prostu cios. Panie radny, kolejny mój odpowiedź. Jeżeli cokolwiek się planuje, jakąkolwiek inwestycję, to ona najpierw musi być w planie radnych wpisana. A nie już podaje się, szuka się kwoty do zrealizowania, wrzuca się w budżet, mimo że ona nie jest zaplanowana. Ona dopiero zaczyna formalnie żyć. Pierwsza forma pisana to jest projekt budżetowy. To jest budżetowy. Jest to pewne, że jest tak wpisane do WPK, to jest warunkowo. Warunkowo dlatego, że jeżeli podejmiemy uchwałę budżetową i tam przyjmiemy tą ulicę metalową do realizacji, to wtedy stanie się to faktem do realizacji. Wtedy możemy, powiedzmy, nie wiem, za pół roku, za rok wyjaśniać, czy jest przyjęta, a nie realizowana, jak jest papier realizacji i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj to jest taka dyskusja na zasadzie bezprecedensowa, tak? Bo tak jak Krzysztof powiedział, to jest inwestycja medialna. Pojawiła się, bo była jakaś tam presja społeczna, bo media podniosły tą kwestię, że tą ulicę trzeba robić. Być może tak, ja tego nie wiem, tak? Nie znam wszystkich ulic Goniowej i Starą, jaki tam istnieje, żeby podjąć decyzję dzisiaj, tak? To trzeba robić, tak? Bo ktoś mi przyjdzie, ducha szepnie, panie, tam trzeba ulicę kolorową robić, nie? Bo tam są dziury, tam jest tak, a no, a palac, tak będziemy robić, nie? Nie wiem, dlaczego burmistrz przyjął tą ulicę do realizacji, dlaczego pewnie najczęściej powiedział presja społeczna, dlaczego taka kwota 12 milionów, bo też się może okazać, że ta kwota będzie niewystarczająca, albo też jest nadwyżką. Dzisiaj trudno rozmawiać o czymś, czego jeszcze tak naprawdę formalnie rzeczywiście nie ma, tak? Dobrze, ale to trzeba znaleźć w zapisach dotyczących planu inwestycyjnego długoletniego. No dobrze, tylko zmiany nie zostały miesiące. Jeżeli w projekcie uchwały budżetowej, czy w ogóle w budżecie nie ma ujętej jakiejkolwiek inwestycji, a sprawdzimy, że to ulicy już metalowej, tak? To trudno ją jest przyjąć do WPF-u. Nie możemy takich rzeczy robić, tak? A jeżeli już będzie przyjęta, to siłą rzeczy musi być ujęta w WPF-ie i wtedy już żyje swoim życiem i jest to w jakiś sposób, no miejmy nadzieję, że zostanie zrealizowane, bo dzisiaj trudno powiedzieć, tak będzie praktycznie. Pojawia się, przepraszam, wchodzę znowu w słowo, panie radny, pojawia się punkt w porządku wydatków, a państwo radni o tym nic nie wiecie. Proponowany, a jeszcze nie przegłosowany. Temat zaistniał 15 listopada, kiedy burmistrz ma obowiązek dać projekt. Tak, kiedy otrzymaliśmy projekt uchwały budżetowej, no trudno, żeby 14 czy 13 o tym wiedział. Jak ktoś mi zaczyna mówić, słuchaj, tam o ulicy metalowej, ja pewnie jeszcze nie widziałem projektu budżetu na oczy, więc ile dzisiaj czy mogę wiesz? No to już widziałem, tak, od tygodnia, prawda? Proszę państwo, ja mam taką propozycję, żeby ten punkt trzeci pozostawić bez rozpoznania. Ze względu na co? No bo jak możemy rozpoznawać coś, co nie formalnie nie istnieje? Ze względu na bezprzedmiotowość wniosku. Czyli proszę państwa, formalny wniosek o pozostawienie punktu trzeciego tego pisma z dnia 13 listopada bez rozpoznania ze względu na bezprzedmiotowość tegoż wniosku. Kto z państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Ja
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wolne punkt 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa? Ja jeszcze chciałam. Komisja rewizyjna wystosowała do Pani Przewodniczącej pismo. Już mam głośno. Jest pismo, które przeczytam. Pismo sporządzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, podpisane przez Przewodniczącego Komisji z dnia 8 listopada 2019 roku. Na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2019 roku Komisja Rewizyjna w związku ze zleconą przez Radę Miejską w Goleniowie kontrolą działalności burmistrza w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ulicy Wojska Polskiego, drugi etap, w zakresie jej finansowania poza wieloletnim programem finansowym i przyjętym budżetem na 2019 rok, wniosła o uszczegółowienie zakresu kontroli w sprawie skargi mieszkańca gminy Goleniów z dnia 19 września 2019 roku na działania burmistrza gminy Goleniów oraz przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących wyżej wymienionej skargi. Jeśli Państwo pozwolą, to moja propozycja by była taka, żeby w odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej po prostu przekazać wszystkie dokumenty, kserokopie tych dokumentów skargi, a zakres skargi no, wynika, kontroli wynika wprost z treści skargi. Co Państwo na to? Więcej nie mamy dokumentów, tylko treść skargi. Kto z Państwa jest za taką? Jeszcze raz by może już. O przekazanie kserokopii skargi do Komisji Rewizyjnej z jednoczesnym zakreśleniem, że zakres kontroli wynika z treści skargi, bo przecież nic innego nie mamy. Kto z Państwa? Czyli, no bo ja jestem też zainteresowana, bo też w tamtej komisji jest, tak? To czyli mamy się ustosunkować i przeprowadzić kontrolę czysto ze skargi. Komisja nasza przekaże do rewizyjnej odpowiedzi. Tak, razem z kserokopią tej treści. Z dokumentacji zgromadzonej skargi. No to dobrze, to takim zapisem, żeby trzymać kontrola związana ściśle z treścią złożonej skargi. Tak. W zakresie złożonej skargi. Tak, tak, dokładnie. Czyli powtórzę. Wniosek o udzielenie odpowiedzi Komisji Rewizyjnej, że w załączeniu odpowiedzi na pismo przekazujemy kserokopię kompletu dokumentów związanych ze skargą, a zakres kontroli wynika wprost z treści skargi. Kto z Państwa jest za tak sformułowanym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski mają Państwo? Ja tylko chciałam swoje wnioski do załączenie do protokołu wniosków przekazanych przez Panią Małgosię. W takim razie punkt 9 zakończenie. Bardzo Państwu dziękuję.